Witam jeszcze na wstępie. Ogłoszenie parafialne. Takie prawdziwe, a nie takie, wiecie, z jakichś miejsc. Takie ode mnie parafialne tutaj. Prosiłbym was, żebyście wchodzili na mój kanał, link macie w opisie, i klikali, że chcecie go zasubskrybować. Tutaj zasubskrybuj. Możecie wesprzeć, ale tutaj klik i później wchodzicie w jakiś filmik, na przykład jak usunąć konto na Facebooku, na przykład dostawiacie łapkę w górę i piszecie komentarz, że super, tak, i skomentuj, postawiacie inne takie rzeczy. Ok, dziękuję wam za uwagę i zaczynamy z tekstem, który mam wam do przekazania. Lecimy. Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Arioid. Witam was w kolejnym tekście, gdzie przeczytam wam o następnym przebudzeniu ludzi. Generalnie jest to czas, aby sobie uświadomić wiele rzeczy. Na pewno część się obudziła podczas tej sytuacji, kiedy siedzi się w domach, ma się więcej czasu, żeby zastanowić się nad sobą, bo generalnie to też było po to, żeby ludzie się obudzili, ta cała pandemia. Jak ktoś, niektórzy wiem, że żyją strachem, bo się boją szczepionek, których nie będzie, no ale spoko, ich sprawa. Generalnie jest to czas, aby się budzić innych, się ogarnąć i iść do przodu, budować swój charakter i doczekać w końcu normalności w Polsce i na ziemi i żyć pośród normalnych ludzi. Dobrze, generalnie to przyszło mi tak nagle na myśl, to co chciałem powiedzieć. I teraz weźmiemy się za tekst, który chciałbym wam przeczytać. Okej. Wchodzimy w podwyższony stan przebudzenia ludzi. Kontrolowane dotychczas umysły populacji Ziemi wkraczają obecnie w etap pobudki świadomości. Dla wielu będzie to szok i nieuchronnie doświadczą ciemnej mocy duszy. Pisałam o tym sporo ostatnio. Jest to niestety konieczne, ponieważ ten proces to przetworzy i zrzuci wszystkie warstwy oprogramowania i fałszywych przekonań, w których ludzkość żyje od pokoleń. Jest to tekst jakiejś osoby, generalnie widać kobiety, i czytam go, ponieważ jest bardzo mądry. Udostępniłem go też u siebie i od pewnej osoby go mam. Dalej. Cały świat patrzy, jak stary system jest demontowany. Zepsucie ujawnia się z dużą prędkością. Jesteśmy na samym końcu tego oczyszczenia, choć można mieć wrażenie, że to trwa zbyt długo. Owszem, też wolałabym, by już było po wszystkim, jednak staram się spojrzeć na to z szerszej perspektywy. Setki lat zajęło stworzenie tej iluzji, zatem potrzeba czasu i czynnego w tym udziału, by te wypaczenia rozwiązać. I nie ma co znowu czekać, że ktoś za nas to zrobi. W tą grę już zagraliśmy. 2020 rok zmusił wielu ludzi do przewartościowania swoich systemów przekonań. Bieżące wydarzenia zostały starannie zaplanowane i okazuje się, że tylko osuwisko tego kalibru jest niewystarczająco silne, aby wstrząsnąć i obudzić śpiących z iluzorycznego snu. Skomplikowana sytuacja polityczna, która panuje na całym świecie, oznacza ostateczną śmierć tego skorumpowanego systemu, który nie szanuje ziemi, ludzi, generalnie życia. Wkraczasz teraz w osobistą transformację z przyspieszoną prędkością. Dla wielu oznacza to skrajne zmęczenie, transmutowanie traum, oczyszczenie blokad, rozpuszczenie lęków i wyzwalanie się z osobistych więziennych programów i uwarunkowań. Naprawdę, najlepiej byłoby, gdybyś nie angażował się w negatywne informacje z mass mediów i dyskusje polityczne z tymi, którzy nadal trzymają się swojego sztywnego, ograniczonego programowania matrycowego. Przestań innym narzucać swój tok myślenia. Pamiętaj, że każdy bez wyjątku ma rację na poziomie swojej świadomości. No tak, racja, wiem, coś w tym jest, bo są 4 miliony osób, które wolą oglądać idiotów na YouTube i mamy takie właśnie top rankingi. Więc ich poziom świadomości jest naprawdę bardzo niski. Bardzo. Więc oni się będą mieli ciężko. Generalnie. Trudno.
Pozwól im na własną ścieżkę i doświadczenie we właściwym dla nich tempie. To też z wychodzenia ze starego systemu. Ci, którzy chcą w tym się babrać, niech się babrają, to ich wolna wola. Tak. Ty idź za wołaniem swojej duszy, intuicji, wewnętrznego głosu. Pozostawianie na tym świetniku ściągnie cię w dół i dramatycznie obniży twoją częstotliwość. A przecież cel jest prosty, jest nim opuszczenie twojej tej umierającej matrycy braku i przejście w przestrzeń wolnej kreacji nieograniczonego istnienia. W tym momencie sytuacja szybko się zmienia i nawet media będą wkrótce zmuszone do zgłaszania bezstronności. Pomożesz sobie Ziemi zachowując swoją wyższą częstotliwość i trzymając się własnej, niczym niewzruszonej wizji o wolności, pokoju i miłości. Pomożesz rozniecając boską iskrę w sobie. Zrozum, że to zewnętrzne programowanie jest zatrzymywaniem ciebie w procesie uwalniania. Ludzie zbyt dramatycznie identyfikują się ze swoimi przekonaniami, dopiero gdy zaczną być one miażdżone przez wyłaniającą się prawdę, będą więc zdezorientowani, nie wiedząc kim są i w jakim celu. Po prostu utrzymuj w sobie spokój, miłość i światło. Ziemia potrzebuje ciebie teraz bardziej niż kiedykolwiek. Ci, którzy już przeszli przez proces przebudzenia, znajdują się na super szybkiej drodze do manifestacji. Zauważaj, kiedy dzieje się ta niesamowita magia. To jest dopiero możliwe, gdy jesteś w wyższym stanie częstotliwości, wibracji i świadomości. To właśnie tam, co tylko pomyślisz, jeśli tylko tego chcesz, tworzysz to w ułamku chwili. Dlatego każda twoja myśl i słowo mają kolosalne znaczenie. Bardzo dużo o tym piszę, właściwie wszystko na tej stronie ma jeden holistyczny cel. Twoja planetarna wolność, miłość, pokój, spełnienie. Ale to samo się nie zrobi. Jesteś w tym procesie kluczowym graczem. To wymaga odwagi i wewnętrznej pracy. To wymaga tego wszystkiego, czego dotychczas raczej nie robiłeś, ponieważ pozostawałeś w egotycznym... Co to znaczy egotyczne? Zobaczę. Egotyczny. Pęd do otrzymywania i rozwijania korzystnej opinii o własnej osobie. Dlaczego wyższą mu wyobrażona pozytywna opinia o swoich cechach, osobistych własnej pewności? Okej. Dobrze. To dalej. Lecimy. Gdzie to jest? Moment, okej, już. Dobra. I materialnym rozproszeniu na zewnątrz. Kto by tam się jakąś duszą przejmował? Okazało się na koniec, że trochę chybiliśmy w planowaniu swojego życia. Coś bardzo poszło nie tak. Wielką sztuką jest na tyle się przebudzić i powiedzieć, że to nie Stefan czy Kryśka jest winna, że cierpisz, nie mamusia czy tatuś, którzy za mało zrobili, nie szef czy panowie z rządu, ale ty sam ponosisz winę za to, na co wyraziłeś zgodę, co wybrałeś, bo coś tam. To my wszyscy jak jeden mąż doprowadziliśmy kolektywnie i jednostkowo do tego kraju, który mamy teraz. I można wymyślać 1000 argumentów, ale one będą tylko dalej służyć twojemu zmanipulowanemu umysłowi, w którym mieszka rozpuszczone i nieprzepracowane ego. Nie szukaj zdrajców, a uderz się wprawdzie w pierś. To wielka sztuka i odpowiedzialność. Ci, którzy żyją negatywnie i tak myślą, też myślą i mówią, sami się unicestwią. Częstotliwości, które napływają do Ziemi, pomagają w rozdzieleniu ziarna od plew. Ten proces jest nieubłagany i niesłychanie prosty do zrozumienia. Oficjalny demontaż starego paradygmatu się rozpoczął. Kreuj więc dobre myśli, zasiewaj dobre słowa, patrz tam, gdzie widać piękno. Świadomość i odpowiedzialność w tym momencie odgrywają główną rolę na planie twojego osobistego hologramu. Jeśli zrozumiesz te dziecinnie proste reguły, wkrótce zapomnisz o wszystkich trudnościach, które miałeś dotychczas znosić. Doświadczysz harmonii miłości, wszystkiego, o czym kiedykolwiek marzyłeś. Oducz się siłowego myślenia i działania z poziomu trójwymiaru. Postaw na prostotę, prawdę, uczucia z serca, zaufanie i wiarę. Dobrze, dziękuję wam w takim razie. Moi widzowie, obserwatorowie. To był chyba mądry tekst. Nie będę się sprzeczać. Generalnie no, każdy ma też swoje przemyślenia, bo każdy jest tak na innym poziomie, ma inne zdanie, ale myślę, że powinniśmy każdy na swój sposób iść właśnie w tym kierunku, by nastała dobroć, miłość w Polsce. Generalnie ciężko.
ale trudno. Trudno, to dobrze. To więc wszystko, właśnie od tego są takie teksty. I w takim razie to wszystko na ten moment. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Piszcie komentarze, jakie macie zdania, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie i trzymajcie się. Cześć, pa. Do usłyszenia.